Siemanko, jestem Lucek. Witam Was na gameplayu, który został udostępniony na Gamescomie dla właściwie wszystkich. Każdy mógł sobie tutaj przyjść i pograć. No, możemy pograć sobie w część kampanii i chyba jeden wyścig można jeszcze zrobić. Na razie gramy kampanię, to jest właściwie to samo, co widzieliśmy na różnych zwiastunach, na różnych tych pierwszych gameplayach, które mogliśmy zobaczyć. Trzeba dogonić ciężarówkę. No, jedziemy teraz klasą wyścigową, klasą jakąś taką szosową samochodu. Na innym moim materiale z Gamescomu możecie posłuchać moje wrażenia na temat zamkniętych pokazów, tam gdzie pokazywane mi zostały takie oddzielne fragmenty rozgrywki niż to, co wszyscy mają tutaj do dyspozycji. I wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Przede wszystkim podoba mi się to, że mamy kilka różnych klas samochodów. Jest ciekawiej dzięki temu. Nie tak, że mamy jeden samochód i robimy go pod wszystko, pod wyścigi, pod dragi i tak dalej. Nie wiem, jak będzie to wyglądało dokładnie z garażem, ile będziemy mieli miejsc w garażu na samochody, czy będziemy mogli mieć jakąś nielimitowaną ich ilość, nie mam pojęcia. Myślę, że bardzo Wam się spodoba sposób prowadzenia samochodów. W końcu jest on bardzo intuicyjny, bardzo przyjemnie się jeździ tymi samochodami. Nie będziecie mieli z tym problemu, a nawet jeśli komuś nie będzie to pasowało, może sobie to prowadzenie troszeczkę dostosować. Tereny tutaj po prawej stronie, prawdopodobnie będziemy mogli sobie po nich bez przeszkód jeździć samochodem offroadowym, natomiast samochód szosowy po prostu sobie tutaj nie radzi, więc nie ma co tam jechać, nie? Okej. To jest sam początek gry i mamy taki... Aha, jeszcze bardzo ważna sprawa, że producent czy lead designer on się nazywał, gościu, który projektował tę grę, mówił, że będzie trochę przerywników fabularnych, tych takich cutscenek, ale nie będzie ich za dużo, więcej będziemy po prostu jeździć, ścigać się, gdzieś będzie to całe tło fabularne, no ale nie będzie tak jak w Need for Speed 2015, na co niektórzy tam narzekali, że jest tych cutscenek za dużo. Rzeczywiście tych przerywników filmowych było dużo, nie? I trzeba było je obejrzeć, żeby przejść gdzieś tam dalej, tak? Zderzenia z samochodami wyglądają tak, jak widzicie, tak? Nasz samochód jakoś się tam niszczy, są na niektórych samochodach, wydaje się, że jakieś mocniejsze zniszczenia, chociaż może ten samochód offroadowy to było jakieś BMW, nie wiem jakie, ale może na tych pokazach tam zamkniętych tamto BMW niszczyło się jakoś mocniej, nie mam pojęcia. Bo tutaj ten Mustang niszczy się troszeczkę jakby wolniej albo coś takiego. Teraz prawdopodobnie gram na Xboxie. Mam takie wrażenie, chociaż nie widzę tej konsoli, może to jest na PC-cie odpalone. Tak czy inaczej, no grafika tutaj nie jest jakaś powalająca, no bo mam pada od Xboxa tak na marginesie, więc podejrzewam, że to jest na Xboxie, ale nie mam pojęcia. Nie jest to jakaś tam, nie wiadomo jaka fantastyczna grafika, zresztą dokładnie to widzicie na nagraniu. O! I teraz mamy taki odcinek, gdzie będziemy jechać Regerą. Samochód z jednym biegiem. Yeah. I tutaj możecie zobaczyć jaką dziwną rzecz. Wydech mamy po środku samochodu, ale gdy włączam nitro, no to jakby ogień leci gdzieś tam po bokach, nie? No wiecie, to jest jeszcze wczesne stadium tej gry i mam nadzieję, że takie drobne detale gdzieś tam zostaną naprawione. To tylko mi się tak rzuciło w oczy. Dużo jest tu do opowiadania o tym Need for Speedzie. Powiem Wam, że nie mam tutaj możliwości pograć jakby za więcej, tak? Mogłem na tych zamkniętych pokazach sobie dłużej posiedzieć, ale no tutaj no nie mamy dużo do zagrania, tak? Do ogrania. No ale tyle, co mogłem Wam powiedzieć, to Wam powiedziałem moimi słowami i myślę, że jakiś tam pogląd na tę grę macie. Bardzo Wam dziękuję, że byliście na tym gameplayu. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.